Dzień dobry, moi drodzy. Ostatnio na moim kanale opowiadałam Wam o bardzo ciekawym, innowacyjnym surowcu, jakim jest lipoceramid C. I przy okazji wspominałam Wam również o nowej, polskiej marce kosmetyków naturalnych, która właśnie korzysta z tego oto surowca, a dokładnie o marce Miobel. I obiecałam Wam, że przybliżę Wam nieco tę markę, także zapraszam Was dzisiaj bardzo serdecznie na nowy film. Moi drodzy, tak się dobrze składa, że jakiś czas temu dostałam propozycję właśnie od marki Miobel, by przetestować ich kosmetyki, zanim jeszcze pojawią się na rynku. I jeśli będzie taka możliwość, podzielić się z Wami opinią, moją opinią właśnie na temat tych produktów. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie skorzystała z tej okazji, bo mówię tak, fajne składy, ciekawe preparaty, coś nowego, coś innego, mówię, dlaczego nie? I tak właśnie zabrałam się za testowanie kilka dobrych tygodni temu trzech produktów, które znajdują się w ofercie marki Miobel. Dzisiaj natomiast troszeczkę Wam więcej o tej marce opowiem, ponieważ uważam, że jest ona bardzo ciekawa i też wyróżnia się na tle innych marek, polskich marek tworzących kosmetyki naturalne. Mimo tego, że jest to nowiutka marka, tak jak powiedziałam, dopiero niedawno kosmetyki są dostępne w sprzedaży, od niedawna te kosmetyki są dostępne w sprzedaży, to i tak uważam, że warto się nią zainteresować i dzisiaj właśnie zdradzę Wam dlaczego. Zacznijmy więc od takich najważniejszych informacji, którymi warto się z Wami podzielić, a mianowicie to. Już wspomniałam Wam, że jest to polska marka, a Wy wiecie, że ja lubię wspierać polskie marki i uważam, że warto je wspierać. Nasz polski biznes kosmetyczny, który niesamowicie na przestrzeni ostatnich lat się rozwinął. Jest to marka, która tworzy kosmetyki naturalne i rzeczywiście jak zobaczycie sobie składy tych produktów, to będziecie wiedzieli, że mamy tam ogromną ilość substancji aktywnych, natomiast nie ma żadnych substancji kontrowersyjnych, takich, od których stronią zwłaszcza osoby korzystające z kosmetyków naturalnych. Kolejna ważna informacja to między innymi to, że w kosmetykach marki Miobel bazą są hydrolaty. I w trzech produktach, które w tej chwili są dostępne w ofercie, tym hydrolatem jest właśnie hydrolat z róży damasceńskiej. Dzięki czemu ograniczono ilość wody właśnie w tych produktach, ale z drugiej strony ten aromat, który posiada hydrolat z róży damasceńskiej, taki aromat różany, też jakby dopełnia całość właśnie tych produktów, bo kiedy je sobie powąchacie, to od razu wyczujecie taki właśnie naturalny, przyjemny, kwiatowo-ziołowy aromat róży damasceńskiej, który szybko ulatnia się ze skóry, ale mimo wszystko też umila nam cały ten proces pielęgnacji. I tutaj bardzo ważną sprawą jest to, że właśnie w kosmetykach marki Miobel nie ma żadnych substancji, żadnych związków zapachowych syntetycznych, nie ma też olejków eterycznych. Czyli właśnie ten aromat, który będziecie wyczuwać w tych kosmetykach, jest pozyskany dzięki wykorzystaniu hydrolatu z róży damasceńskiej. Wiem też od Was, że jest kilka takich osób, które bardzo lubią ten aromat i muszę Wam powiedzieć, że ja też, bo to nie jest taki typowy zapach babciny, różany, który bardzo często gdzieś tam czujemy w kosmetykach. W ogóle nie, zapomnijcie o tym. Natomiast rzeczywiście stosowanie kosmetyków, które mają taki delikatny, bardzo przyjemny zapach, jest dla nas komfortowe. Ale z drugiej strony marka też wyszła naprzeciw osobom, które mają skórę wrażliwą i właśnie dlatego skorzystała z tej opcji wykorzystania zapachu hydrolatu róży damasceńskiej i nie wprowadziła do formuł swoich kosmetyków żadnych syntetycznych zapachów ani olejków eterycznych, które jak wiemy, niestety, ale mogą uwrażliwiać i podrażniać skórę wrażliwą. To, co również podkreśla marka, jeśli chodzi o swoje produkty, to to, że w składach wykorzystuje oleje zimnotłoczone. I dzięki wykorzystaniu właśnie tej metody zachowuje wszystkie cenne składniki w tych olejach. I to jest dla nas bardzo ważne, ponieważ właśnie te składniki, które znajdziemy w olejach, te tłuszcze, witaminy, bardzo dobrze działają na naszą skórę, a to z kolei jest nam
potrzebne, żeby też kosmetyk efektywnie działał i żebyśmy my, klienci, widzieli efekty na naszej skórze działania takiego kosmetyku. Czyli tak, mamy w składach bazowe hydrolaty, mamy ograniczoną wodę, nie mamy olejków eterycznych, nie mamy związków zapachowych, nie mamy żadnych substancji kontrowersyjnych. Mamy natomiast oleje zimno tłoczone, mamy dużą ilość ekstraktów i wyciągów i rzeczywiście jak wejdziecie sobie na stronę marki Miobel, pod każdym produktem macie dokładnie opisany skład. Macie podany skład, ale też ten skład jest opisany, czyli możecie sami zobaczyć, co tam dokładnie się znajduje. To, co jest bardzo fajne, to również to, że na stronie internetowej marki Miobel mamy taki leksykon tych substancji aktywnych, które są bardzo fajnie opisane i też możecie zobaczyć, jak one działają na naszą skórę. No dobrze, to lecimy dalej i kolejna ważna sprawa, o której, która też można by było powiedzieć wyróżnia markę Miobel na tle innych, to badania. Badania aplikacyjne, badania aparaturowe i to, że pod każdym produktem na stronie możecie zobaczyć, jakie są wyniki tych badań, czyli co udało się osiągnąć marce przez zastosowanie tych substancji aktywnych w formułach swoich kosmetyków i działaniu ich na naszą skórę. To jest bardzo fajne, bo my klienci czasami zastanawiamy się właśnie, jak te kosmetyki działają i jakie są wyniki tych badań. Marki rzadko udostępniają takie informacje, a tutaj z kolei możecie sobie zobaczyć, co udało się osiągnąć, jakie są wyniki tych badań. Kolejny plus dla marki, który warto też podkreślić. No dobrze, ale powiedziałam Wam, że w ofercie marki znajdziecie trzy produkty, które tutaj posiadam. Jest to tonik z różą i maliną, jest to krem lekki normalizujący i lekki krem nawilżający. Zaraz Wam troszeczkę opowiem o tych kosmetykach, ale zwróćcie uwagę, że wszystkie są również pakowane w szklane opakowania z ciemnego szkła i są to takie opakowania, które też możecie wykorzystać, no może niekoniecznie butelkę taką szklaną, ale na przykład te słoiczki możecie ponownie wykorzystać, oczywiście nadają się one do recyklingu, więc tutaj kolejny plus marki, skoro rozmawiam o marce kosmetyków naturalnych, to widać, że marka Miobel przykłada uwagę właśnie na te kwestie środowiska, ale też jeśli chodzi o pakowanie swoich produktów, nie korzysta żadnych absolutnie folii. Wszystkie produkty pakowane są w kartoniki, są osłonięte papierowym takim wypełnieniem, więc to też jest dodatkowy plus. No ale dobrze. Teraz opowiem Wam troszeczkę o tych właśnie produktach. Tak na dobrą sprawę mam tutaj już pustą buteleczkę po toniku, który był pierwszym produktem, po który sięgnęłam, bo Wy wiecie, jeśli śledzicie mnie tutaj na moim kanale, w moich mediach społecznościowych, to wiecie, że ja w ogóle uwielbiam produkty do demakijażu, uwielbiam produkty do tonizacji i zawsze tak od nich zaczynam. I jakie było moje wielkie zaskoczenie, kiedy pierwszy raz użyłam, a dokładnie rozpyliłam na mojej twarzy ten tonik. To, jaki on ma cudowny atomizer. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Rozpyla taką przepiękną mgiełkę. To nie jest takie chlaśnięcie wody, wiecie, toniku na twarz, czasami aż nas tak wzdryga, jak to się mówi. Absolutnie nie. I to jest na pewno coś, co też wyróżnia ten tonik. Delikatny zapach, ten zapach różany. Tutaj mamy oczywiście właśnie ten hydrolat z róży damasceńskiej na pierwszym miejscu, tą wodę. I to jest taki tonik, który ma łagodzić i nawilżać. I rzeczywiście tak jest, że stosowałam ten tonik na różne sposoby. Na przykład teraz jestem w trakcie kuracji z retinolem i ta skóra przy pierwszych użyciach retinolu jest taka delikatnie podrażniona, zaczerwieniona, zwłaszcza po myciu to widzimy. I ten tonik cudownie tą skórę koił. Naprawdę ten efekt tego rozpryśnięcia, słuchajcie, tej mgiełki na twarzy i to, jak ona przepięknie ułagodziła to zaczerwienienie, taki efekt właśnie nawilżenia, nie ma mowy o ściągnięciu, o podrażnieniu, ten zapach, który momentalnie się ulatnia, cudowny produkt. Jeśli zastanawiacie się, od czego zacząć, jeśli chodzi o markę Miobel, to polecam Wam właśnie ten, bo ja od niego zaczęłam i to już sprawiło, że mówię, oho, dobra, to teraz muszę przetestować sobie kremy i zrobiłam tak,
ponieważ mam tutaj dwa kremy o różnym działaniu. Na początku stosowałam krem, lekki krem normalizujący na dzień, natomiast nawilżający na noc. Później sobie już to zmieniłam, kiedy widziałam, jakie były efekty działania tych kremów. Krem lekki normalizujący, nawet jak sama nazwa wskazuje, jest to krem, który głównie sprawdzi się w przypadku skór mieszanych i tłustych, bo ze względu na to, jakie posiada składniki w INSI, będzie właśnie, mimo tego, że delikatnie nawilżał, koił, łagodził skórę, to też sprawiał, że będzie zniwelowana nadprodukcja sebum w strefie T. Absolutnie nie ma mowy o jakichkolwiek powstawaniu jakichkolwiek zaskórników, jakichś grudek, o zapychaniu porów. Ten krem ma bardzo lekką, przyjemną konsystencję. Więc to też jest coś, co lubią skóry mieszane i tłuste. Nie pozostawia na skórze żadnego takiego filmu tłustego. Szybko się wchłania, ale ta skóra jest przyjemna, jest miękka w dotyku, jest taki lekki efekt nawilżenia, natomiast ja mniej więcej po 3 tygodniach stosowania tego kremu w porannej pielęgnacji zauważyłam, że rzeczywiście to świecenie się w strefie T, czyli właśnie tutaj na czole, na nosie i na brodzie, się zmniejszyło. Skóra się bardzo ładnie tutaj wygładziła, były zmniejszone pory, ale to świecenie się zmniejszyło. To, co chciałabym jeszcze dodać przy okazji tych dwóch kremów, o czym już Wam zresztą wspominałam w ostatnim filmie, to to, że one w swoim składzie zawierają właśnie innowacyjny surowiec, jakim jest lipoceravit C. Czyli mamy tutaj witaminę C, która jest zamknięta w ceramidowych liposomach i jest to ta forma witaminy C, która działa najaktywniej już w niskich stężeniach. Działa ona głęboko w naszej skórze, ponieważ dzięki zastosowaniu właśnie tej formy witaminy C, ale też zamknięciu jej w liposomach ceramidowych, dostaje się ona do głębszych warstw naszego naskórka i efektywnie działa. Co za tym idzie? Jeśli na przykład jesteście osobami, które mają skórę mieszaną lub tłustą i mają takie lekkie potrądzikowe przebarwienia, to warto zastanowić się nad tym kremem, bo on nie dość, że będzie wpływał właśnie na tą nadprodukcję sebum, to jeszcze będzie Wam rozjaśniał i rozświetlał skórę i też niwelował te przebarwienia potrądzikowe. Także jeżeli jesteście osobami, które korzystają z kosmetyków naturalnych, zwracacie uwagę na składy i chcecie mieć taki produkt, który będzie efektywnie działał, a tak jak powiedziałam, posiadacie skórę mieszaną lub tłustą i gdzieś te przebarwienia, lub też chcecie wyrównać koloryt, to gorąco Wam polecam właśnie ten lekki krem normalizujący. No i teraz przejdziemy do lekkiego kremu nawilżającego. Tak jak Wam powiedziałam, na początku stosowałam go w wieczornej pielęgnacji i wtedy też zauważyłam, że rzeczywiście formuła jest lekka, wydaje mi się, że troszeczkę bardziej treściwa od tego normalizującego kremu, ale to jest dosłownie bardzo taka nieduża różnica. Natomiast ten krem, przepraszam, ten krem bardzo fajnie skórę nawilża. On też się szybko wchłania. Powiedziałabym, że bardziej tak stopniowo w przypadku skóry mieszanej, takiej jaka jest właśnie moja skóra, ale to nawilżenie jest. To nawilżenie pojawia się od razu po nałożeniu tego produktu i odczuwacie taką miękkość skóry, nie ma tego efektu takiego ściągnięcia, napięcia, to jest naprawdę coś fajnego. I też później zaczęłam go stosować w porannej pielęgnacji, nakładałam go po serum, nakładałam go przed filtrem, absolutnie nie było takiego efektu, że po kilku godzinach podkład, który miałam na twarzy, zaczynał mi się wyświecać, ale miałam wrażenie, cały czas, że ten produkt rzeczywiście tą moją skórę nawilżył na tyle, że w przypadku, tak jak ja mam skórę mieszaną, nie potrzebuję niczego silniejszego. Nie wiem, jak będzie, co prawda, jeśli chodzi o skóry suche, takie odwodnione, przesuszone, ponieważ ja takiej skóry nie posiadam. Natomiast myślę, że jeśli macie skórę mieszaną i tłustą, warto zaopatrzyć się w krem nawilżający, ponieważ Wy wiecie doskonale, że nawilżanie to jest podstawa naszej pielęgnacji i bez względu na to, jaki posiadacie typ skóry, trzeba ją nawilżać.
I tutaj z drugiej strony, jeśli macie skórę właśnie mieszaną i tłustą, a mamy okres zimowy i też potrzebujecie tego nawilżenia, a nie chcecie kupować sobie żadnych kremów takich tłustszych, gęstszych, to myślę, że będzie fajne rozwiązanie właśnie między innymi ze względu na tą lekką formułę i to, że ten krem nie pozostawia tłustego filmu, nie będzie Wam tej skóry obciążał, Wy też nie będziecie mieć takiego efektu tłustości, ale nawilżenie będzie. Natomiast jeśli mówimy o skórach suchych, powiedziałam właśnie takich bardziej przesuszonych, to myślę, że to też będzie dobra propozycja. Warto go przetestować. Na pewno w tym okresie wiosenno-letnim, w przypadku skóry suchej, odwodnionej, ten krem dobrze się sprawdzi. Nie mogę Wam niestety zagwarantować, jak będzie w okresie zimowym, bo tutaj najczęściej, jeżeli rozmawiamy o skórach tłustych, o skórach suchych, odwodnionych, a takich już, gdzie widać te skórki, to myślę, że zdecydowanie lepsze będą kremy typu Cold Cream, ale jeśli nie macie takich problemów, mimo wszystko macie skórę suchą i potrzebujecie nawilżenia, a szukacie produktu spółki naturalnej, który będzie miał świetny skład, to myślę, że warto się również zainteresować tym kremem. I tak jak powiedziałam, on też w składzie posiada ten innowacyjny surowiec, więc też mamy witaminę C, która będzie wymiatać wolne rodniki, która będzie rozświetlać, rozjaśniać skórę, poprawiać jej koloryt. Obie propozycje tych kremów myślę, że też będą dobrym rozwiązaniem dla osób, które posiadają skórę dojrzałą, ponieważ skóra dojrzała też potrzebuje witaminy C, zwłaszcza takiej witaminy C i tych tutaj składników, które mamy, między innymi właśnie te oleje tłoczone na zimno. To też jest świetne rozwiązanie ze względu na tłuszcze, ze względu na witaminy, ekstrakty, które tutaj znajdziemy. Słuchajcie, mamy tutaj też beta-glukan, który jak wiecie jest fantastyczną substancją nawilżającą. Mogłabym Wam opowiadać i opowiadać o tych kremach. Uważam, że są one w dobrej cenie, ponieważ te kremy kupicie w sklepie internetowym marki za chyba 99 zł. Tonik jest oczywiście tańszy, ale słuchajcie, śledźcie również media społecznościowe marki, zwłaszcza na Instagramie, jeśli posiadacie konta, bo widzę, że dzieje się tam i dzieje się dużo. Kto wie, może niedługo zaczną się pojawiać jakieś nowe promocje na te kosmetyki. Marka jest nowa, więc musicie to wziąć pod uwagę. Jest nowa na rynku, wśród tych wszystkich marek kosmetycznych, naturalnych. No wiadomo, musi się czymś wyróżniać i moim zdaniem właśnie ta marka się wyróżnia. Wyróżnia się tym, że mamy bazę z hydrolatów, że mamy ten innowacyjny surowiec, że mamy oleje tłoczone na zimno, że mamy świetnie opisane składy. Mamy te badania, o których Wam powiedziałam. Co Wy na to? Ja myślę, że super. Jestem bardzo ciekawa, czy zaintrygowałam Was, zainteresowałam Was odrobinę marką Miobel. Czy już coś z tej marki posiadacie, czy już sobie coś kupiliście i testujecie, sprawdzacie? Dajcie koniecznie znać. Ja trzymam kciuki za markę i mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości pojawią się jeszcze jakieś inne produkty. A właśnie, a może słuchajcie, zróbmy coś takiego. Napiszcie w komentarzach, jaki kosmetyk chcielibyście, żeby pojawił się w ofercie marki Miobel. Kolejny kosmetyk, bo ja na przykład chciałabym krem pod oczy. A jestem ciekawa, co Wy byście chcieli. Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. I oczywiście przypominam, że w opisie do dzisiejszego filmu znajdziecie wszystkie ważne linki. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, pa!